Cześć wszystkim, jestem Natalia Sobolewska. To moje pierwsze nagranie tego typu na YouTube'a, także trochę się stresuję i wiem, że nie będzie idealne, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zainspirowało mnie do tego filmiku to, jak siedziałam w wannie i pociła mi się twarz i sobie tak przypomniałam, że czasem niektórzy ludzie zwracają mi uwagę na to, że mam fajną skórę, że mam dosyć zdrową cerę na twarzy, nie mam za wiele jakichś tam zmian, wyprysków, choć się to zdarza oczywiście. I po prostu postanowiłam, że nagram filmik na ten temat, w jaki sposób ja dbam o swoją skórę twarzy, że może to komuś pomoże, a może nie. Tak dla jasności, teraz siedzę totalnie bez makijażu, zero, żadnego podkładu, nic, żadnych kremów CC, BB i innych takich. I nie mam jakichś żadnych kamer, nie, Boże, kamer, świateł, nie wiem, LEDów ani nic. W pomieszczeniu jest tylko i wyłącznie oświetlenie naturalne i nawet nie ma za wiele słońca, także mam nadzieję, że nie jest nic przekłamane, jeśli chodzi o właśnie moją cerę. A więc chciałabym zacząć od tego, że nie jestem żadnym ekspertem w tej dziedzinie, nie jestem dermatologiem i po prostu chcę się z wami podzielić tym, co ja robię. Ale zupełnie każdy jest inny, każdy ma inną skórę, na każdego coś innego działa, także może po prostu komuś to pomoże, może ktoś wpadnie na jakiś pomysł dzięki temu, może spróbujecie moich sposobów i wam to zadziała, a może nie. Także musicie na pewno obserwować swoją skórę i siebie i co jak na was działa. No i tyle, zaczynajmy. Więc pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to dieta. Ja zauważyłam u siebie, że jeżeli pójdę na imprezę, to jest impreza zakrapiana, jeszcze dodatkowo jest tam na przykład dużo tłustych rzeczy, typu pizza, chipsy, nie daj Boże jeszcze mnóstwo mięsa jakiegoś, to po prostu na następny dzień albo za dwa dni moja twarz wygląda jak pizza. I no po prostu organizm pozbywa się toksyn, które przyjęłam w pożywieniu przez skórę, przez co skóra po prostu ma dużo wyprysków, tak? I zmian skórnych, z wyprysków tworzą się jakieś stany zapalne, tak? Nie wiem, przebarwienia i inne tego typu rzeczy, także zdecydowanie warto zwrócić uwagę na swoją dietę i po prostu same możecie ocenić, sami możecie ocenić, co u was polepsza kondycję waszej skóry, a co u was ją pogarsza. Co zjedliście po prostu i jaki był tego efekt. Czasami też możecie mieć jakieś alergie pokarmowe. Ja na przykład mam alergię na jabłka i jak się napiłam kiedyś soku takiego na zimno tłoczonego z jabłek, to po prostu moja twarz była jak tarka, cała w jakiejś wysypce i no to była tragedia, także zdecydowanie warto na to zwrócić uwagę. I jeszcze kolejna rzecz właśnie z diety, którą ja stosuję, to są takie żelki na włosy. Nie dostaję pieniędzy za reklamy, także po prostu pokazuję, jakie ja sobie biorę, ale myślę, że to mogą być jakiekolwiek, po prostu jakiś suplement diety na włosy czy na skórę. To wszystko jest jedno, bo wiadomo, że włosy wychodzą ze skóry, więc jeżeli skóra jest w dobrej kondycji, to włosy też, tak samo i paznokcie, więc te wszystkie suplementy myślę, że dowolne. No to samo, musicie po prostu zobaczyć, co na was działa i tyle. Punkt numer dwa. Oczyszczanie skóry. Jest to tak naprawdę nasz fundament w dbaniu takim fizycznym o skórę, nie od środka, tylko od zewnątrz, na który ja nie zwracałam uwagi bardzo, bardzo długo. Tak naprawdę jeszcze do niedawna bardzo mocno walczyłam ze skórnikami na nosie. Miałam mnóstwo tych, wiecie, takich czarnych, obleśnych kropeczek. I nic nie pomagało tak naprawdę. Nie wiem, wyciskanie ich, te takie magiczne plasterki, co ja jeszcze robiłam.
peeling kawitacyjny, peeling enzymatyczny. No nie wiem, tak naprawdę wszystkie takie sposoby, nie wiem, które wydawałyby się dobrymi sposobami na właśnie zaskórniki, one działały, ok, ale działanie to było na 1-2 dni i tyle. I znowu trzeba było, wiecie, wyciskać, łazić z czerwonym nosem albo właśnie te różne peelingi robić i... No i nie dawało to takich efektów, że tak powiem, na co dzień, gdzie nie musiałabym się o to mocno martwić. No i jakiś czas temu byłam właśnie sobie w Sephorze. Już chcę wychodzić, no ale wiadomo, podchodzi pani i tam próbuje namówić na jakiś zakup. No i ja tak przy okazji się pytam, czy może ma coś na te zaskórniki, bo ja tak no jakoś bardzo nie cierpię na właśnie cerę ogólnie. Ale no, że te zaskórniki są rzeczywiście takim dosyć dużym problemem i może akurat coś ma. No i ona właśnie powiedziała, że przy takim problemie najważniejsze jest oczyszczanie skóry. I jak ja wcześniej myślałam, że właśnie dla skóry są lepsze takie delikatne, wiecie, płyny, tam nie wiem, jakieś dla bobasów albo po prostu delikatne, żeby tej skóry jakoś tam nie naruszać i nie drażnić, no to okazuje się, że nie. Ważne jest, żeby dobrać sobie kosmetyk, który faktycznie mocno oczyszcza tą skórę. I ja jestem bardzo zadowolona i nie zamieniłabym na nic innego właśnie tego kosmetyku, co mi poleciła pani z Sephory. Za to też nie dostaję kasy, jakby co? Może kiedyś będę dostawała, ale na razie mam za mało subskrybentów, lajków i wszystkiego. Także tak, jestem mega z tego zadowolona. To jest firma w ogóle Sephora, gdzie nie spodziewałabym się od firmy Sephora, że będą mieli tak super dobry kosmetyk. I nazywa się to Ama. Nie wiem, jak będzie ktoś zainteresowany, to mogę po prostu podesłać zdjęcie tego. Także dla mnie numer jeden w oczyszczaniu twarzy. Zmywa makijaż wodoodporny. Ja już teraz w ogóle nie muszę używać jakichś tam płynów micelarnych czy serwetek, chusteczek, kurde, czegoś tam do zmywania makijażu, nic. Po prostu dwa razy przemywam tym twarz i skończone. Także bardzo, bardzo polecam. Ale właśnie, jeszcze zanim to zaczniemy, to jest bardzo ważna rzecz, którą też stosuję, a mianowicie raz na jakiś czas, mi to się zdarza na, nie wiem, raz albo dwa razy w tygodniu, zrobienie takiej sauny dla twarzy. Możecie pójść sobie na saunę, może to być gorąca kąpiel, w której po prostu wasza twarz się mocno spoci, możecie sobie zrobić to taką inhalację, czyli po prostu, nie wiem, do jakiegoś garnuszka wlać gorącą wodę i nad tym się pochylić. Do tego fajnie jest też dodać olejek z drzewa herbacianego i po prostu spowodować, że zaczniecie się pocić, że ta skóra te wszystkie toksyny wypoci. Ja po prostu raczej biorę gorącą kąpiel i wtedy mi się ta skóra mocno poci i te toksyny są po prostu usuwane. Także to jest też bardzo fajne i ważne. Kolejna rzecz, którą właśnie polecę wam do oczyszczania i którą ja mam, dostałam ją od mamusi na święta, to jest taka rzecz, takie coś. Ja mam akurat firmę Krzak. Mama mi kupiła to w Lidlu. Też Lidl mnie nie sponsoruje. W ogóle nic mnie nie sponsoruje, jakby co. I to jest coś takiego, że wlewamy tutaj u góry jakiś tam właśnie żel oczyszczający, akurat tutaj był jakiś tam w zestawie, na razie go po prostu zużyję, ale tak jak mówię, w przyszłości będę korzystać tylko i wyłącznie z tego, więc teraz po prostu zużywam to, co mam w domu, ale to jest jedyne, z czym chcę zostać. I z góry się tutaj w ogóle wlewa wodę, to jakoś tam miesza to ze sobą i wydaje, później jak to włączymy, to są takie wibracje. Nie wiem, czy to będzie słychać. Mam nadzieję, że coś tam słychać. I właśnie tymi wibracjami sobie masujemy twarz razem z tą pianą, która się dzieje. I to jest taka właśnie szczoteczka też widać. I no nie wiem, ja po prostu po takim zabiegu też czuję, że ta moja twarz jest taka super, super oczyszczona i gładka.
i to też polecam. Kolejna rzecz, którą ja bym nazwała etap odkażania, to jest tonik. Tylko że ja nie używam takiego zwykłego toniku, właśnie takiego toniku, który de facto, wiecie, jest delikatny, nie podrażnia skóry i jakieś tego typu rzeczy. Nie, ja tak naprawdę tonikiem masakruję swoją skórę. Ale tak, jedna rzecz, od której zaczynam, to jest srebro koloidalne. Ono ma właściwości naprawdę bardzo dobre. A więc odkaża, po prostu odkaża, i srebro koloidalne, ono jest nie tylko używane jako właśnie tonik do twarzy, ale w różnych kosmetykach można to znaleźć, nawet można znaleźć srebro koloidalne do gardła, żeby odkażać, więc ono po prostu odkaża i usuwa bakterie, czyli na przykład jeżeli mamy jakieś wypryski, to są głównie stany zapalne, jakieś właśnie bakterie, toksyny, to po prostu wam to odkazi i prawdopodobnie po jakimś czasie to zniknie. Ale po tym srebrze koloidalnym, czyli jakby po jednym toniku, ja kładę drugi tonik i to jest tonik siarkowy. I po tym toniku, uwierzcie mi, ja mam twarz czerwoną jak burak albo jak świnka. I ten tonik po prostu no, wyżera wszystko, nie? I on jest, on nie jest delikatny, po prostu. Ale sprawdza mi się i bardzo go polecam, także może komuś też się to sprawdzi. No i tyle. I w momencie, kiedy moja twarz jest odkażona, to przechodzę do nawilżania. Nawilżania, to znaczy kremowania, smarowania. A więc etap ostatni, odżywianie skóry. Ja używam tak naprawdę trzech rzeczy, które mogę polecić. Więc tak, kupiłam sobie hialuron, po prostu kwas hialuronowy w jakimś takim roztworze 7%. I raz na jakiś czas, ale naprawdę nie często, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, użyję sobie tego hialuronu pod krem. I to taka mini ilość, po prostu tak wklepuję i de facto nie wiem, co by się stało, gdybym przestała go używać, może nic, ale używam raz na jakiś czas i nie wiem, myślę, że są dobre efekty, ale może ich w ogóle nie ma. Drugą rzecz, z której też jestem mega zadowolona, to jest krem Pharmaceris i to jest krem o nazwie Comedo Acne z serii tej T-Zone. I ten krem, nie wiem, od kiedy ja go używam, to właśnie te moje zaskórniki też zniknęły. I go używam za każdym razem codziennie, rano i wieczorem. Tylko że nie używam go samego, bo jeżeli go użyję samego, to często moja skóra jest właśnie wysuszona i... No i po prostu, nie wiem, zaczynam mi się marszczyć, bo wiadomo, że sucha skóra się bardziej marszczy. Także na ten krem ja nakładam bardzo często krem firmy Vianek. Akurat mam krem do twarzy na noc, ale ja mam bardzo suchą skórę, więc nawet jak ten krem nałożę na dzień, teraz mam nałożony właśnie ten krem, to ta skóra jest dopiero nawilżona. Więc nakładam ten, ale tutaj tak naprawdę, szczerze mówiąc, nakładam też inne kremy, nie wiem, jakiś inny firm, teraz wam nie powiem dokładnie z pamięci, ale to nie ma już takiego dużego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, że właśnie ten krem końcowy jest po prostu ze składników naturalnych jak najbardziej, nie? Czyli ja sobie po prostu patrzę na skład i patrzę, żeby ten skład był w miarę naturalny. Więc to jest dla mnie ważne. I szczerze mówiąc, zawsze gdzieś tam wyznawałam zasadę naturalna pielęgnacja, jak najwięcej naturalnych składników, jak najmniej chemii. W tym kremie jest mnóstwo chemii, ale po prostu on działa cuda, więc nie wiem, gdzieś tam się przekonałam do tego, że trzeba znaleźć ten zdrowy balans i czasem tą chemię sobie zastosować i to działa. Także to by było na tyle. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze używam też kremu do twarzy. Boże, do twarzy. Pod oczy.
Ale ten krem pod oczy to używam raz taki, raz taki. Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. Nie widzę żadnych zmian, więc no, to dlatego go po prostu nawet tu nie przyniosłam, bo nie ma sensu pokazywać, bo nie ma znaczenia jakie firmy, tak? Więc ja używam zawsze wszystkiego, tak? Krem pod oczy też jest nakładany, ale to sobie same po prostu wybierzcie i nie chcę wam sugerować niczego. Uff, dotarłam do końca, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, że kogoś zainspiruje, albo nie wiem, jakiś fajny pomysł ode mnie podłapiecie. Jakby co, no to kontaktujcie się ze mną tam w linku, może w opisie podam swojego Instagrama i Facebooka, albo możecie pisać w komentarzach, także jeżeli jakieś pytania by się pojawiły, to zapraszam, chętnie odpowiem. No i tyle.